Swoją drogą, jakbyśmy taki mod do broni, jak do snajperki mieli, że więcej amunicji i wsadzili do tego dyskowego, to też bym nie narzekał. O, mamy tam dodatkowe zadanie, to sobie zobaczymy, o co chodzi. Że oni nie uciekają. Miazma wyziewa spod ziemi tak o... Chyba, że sami stwierdzili, że nie ma sensu. Idziemy zobaczyć to zadanie najpierw. Z. A, to jest ojciec tamtej dziewczyny. Welcome to my shop, filled with treasures from the darkest corners of America. Więcej chipów? Looking for more chips? Yeah, you are. Talk to my daughter in Skywell. O, proszę. Antropologia, podniebny wieloryb. Weiss mówi, że Faye jest w okolicy podniebnego wieloryba. Może wie coś o nowych chipach wyziewu. Spotkajmy się z nią? No później, chętnie. W swoim czasie. U niego to głównie właśnie do rękawicy rzeczy. Moglibyśmy się wyposażyć w kilka granatów leczących. To by było niegłupie. Zanim pójdziemy w kopalnię, gdzie mogą atakować nas na każdym kroku. Kapsuła lecznicza. Tak. C3. A sprzedamy ci butelkę. Bo nie używamy. Dobre pytanie. Co masz do powiedzenia? O. Powodzenia. Mam nadzieję, że cię robot nie zabije. Dobra, idziemy. O, zbadaj. Ciągnęło. Idziemy. Go, podróż. Nie wiadomo, co burmistrz zobaczył na dysku danych pierwszej rodziny, ale całkiem mu odbiło. Już raz uratowaliśmy to miasto, możemy zrobić to ponownie. Szyb A. O Jezu, ale ich tu jest. No bez jaj. Wejdźmy sobie na górę może. Mamy szeptaczy tyle. Terminal? No co ty tu robisz? Łaś. No ci zejdą oczywiście. Głąby.
Podsumowanie udziału 006. Resource extraction summary, southern regions. Clarify. New Memphis, 20 kilograms of zinc, collected. Continue. Sedentary, 300 kilograms of gold, collected. Continue. Tuscaloosa Labs, 2 micrograms of antimatter, not collected. Labs destroyed. Ale tam gdzie zebrali, to zakładam, że te wioski istnieją dalej. Kryptonim kolektor. Accessing. Interface. Codename collector. Project summary. Clarify. Clarification denied. Eyes only. Quendel Zen. Emergency override. Codename collector is a secret initiative created by Quendel Zen. Warbots built for foreign conflicts are repurposed as domestic collectors. Increase collector production at first factory. A, możliwe, że to co wydobywamy jest po to właśnie, żeby kolektorów budować i dominację tej pierwszej rodziny. Interface. Denied. Emergency override. Global update today. Clarify. The family-backed Cola rebels overthrew Boss Malmo and took control of Scandaclan. Continue. The family-financed drone bombings in New Asia have led to 2 million casualties. Continue. Family lost its core assets in Oceania due to domestic miasma struggles. Raz, dwa, trzy szeptacze. Trzy szeptacze. Stay here. Ciekawe, czy... Czy w ogóle mamy ich zasięgu. Ten jeszcze nie ma tego życia. Spróbujmy. O nie. Poza zasięgiem. Muszę zejść na dół, żeby go zaczepić. Przy tych beczkach jeszcze. No chodzi tam z tyłu tylko, czy... Każdy ma jeszcze pancerza w ciu. Jeszcze będą mogli wezwać sadzonki chyba, ja dobrze pamiętam. To będzie tragedia. Ja sobie zapiszę. Dobra. No to walimy. 80 punktów. Całkiem sporo mu zabrałem. Tu nie mamy szans na strzelanie. Ty musisz pominąć turę. Chociaż źle mogłem ich rozwścieczyć. Aj. Zbijemy ci pancerz. Go. Przyzwi. Nie zacznie teraz. Każdy dwa to 6 sadzonek. Stój. No.
Dixa muszę się cofnąć i wysadzić te trzy sadzonki. Ten jak się wygiął. Może nawet cztery. No dobra, to się cofniemy Dixem. Koniecznie. O, może bruchu. Dobiegniesz tu? Hehe, dobiegniesz. Dawaj. Turbo włącz i jedziesz. I wysadzamy. Beczułkę. Go. To pomoże. Oj tak. Teraz tak. Ciebie dobijemy. O, nowy achievement. Dosięgniesz go? Nie. To musimy przeładować. I walić w niego. Żeby nie marnować tury. No, ci mogą tornado używać. Gdzie mnie przeniesie? Trochę nami porzucają. Ale to tylko odrzut. To nie zadaje obrażeń, to dobrze. Ty dalej ukryty jesteś, to możesz strzelać. Przeładuj. Wal. Ustaw się na Overwatchu. Może podejdą. Hej, ty niewiele możesz zrobić. Rozciecz. Co zrobisz? Podejdź, podejdź. Dobra. Ale nie śpiesz się zbytnio. Trafiony? Trafiony. Tylko 20 punktów. Czemu już przestałeś? Dobra, wal. Odpalenia, ważna rzecz. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby szeroko jakoś Overwatchem. O, w ten sposób. Dixa przerzucić. A, nie mogę go przerzucić, bo on musi przeładować. Przeładuj. I też spróbujmy Overwatchem. Szeroko. O, tak. Zobaczmy, co zrobią. Przyzwij. Dobra, coraz niebezpieczniej. Stój. Stój. Trafiona, sadzonka trafiona. Muszę ją uratować jakoś. No, stójcie! Na przyzwaniu. Dobra. To było tak, przyzwanie, tornado. I dopiero ruch. Przeżyła. On zadaje za mało obrażeń.
A gdzie to odrzucenie? Dobra, plec. Ty, ratuj siebie. Plecaczek. Granat odłamkowy. O, o. Nie zabiję dwóch. Mamy problem. Go, tak. Zmień na karabin. Dobra, dobij. Granat, znowu. O. Fajnie by było podpalić ich tu. Palnięcie, super granat. Super granatem walnę i w siebie, i to porządnie. Niedobrze. Nie mogę tego tak załatwić. Teraz tak. Ty musisz wyjechać z barana temu. Tamci będą teraz tornad używać. A w tego strzelić. Jeszcze trafić. Dobra, oni będą tornad używać teraz. Upadek mnie jednak trafił. To ten mnie uderzy. Dobrze, ale mamy granat leczący. Cyk. Szansa na krytyka. Albo może jednak zdejmijmy komuś pancerz. Tobie, bo ty masz najwięcej życia. Dobra, ty musisz się cofnąć z powrotem na górę. Niestety koniecznie przeładować. Ty stanąć tu. Może z pewnym krytykiem? Go. No i przyzwanie. A nie, ten się ruszy. Ten też się ruszy. I ten może coś innego zrobić, tak, bo on wtedy uderzył. Dobrze. Chodź tutaj. Dawaj tym napalmem tutaj. Pyk. Bomba. Ty chodź tutaj. O nie, ty nie chodź. Przeładuj. Czy możesz strzelić do kogoś?
Nie, nie możesz. To się musisz przemieścić. Oni teraz będą przyzywać żabki. Oni teraz będą przyzywać. To ja... Tak. Szkoda, że on nie jest w stanie ich zabić. Ale płomień jest w stanie ich zabić. Dobra. Ten nas chyba złapie. Choć to nie będzie taka tragedia. O, nie złapał. Ten też przyzwi. O, mogą wskoczyć. To ten już nas chwyci. Trudno. 40 punktów? Okej. Uwolnij. O, to lubię. Zabijesz kogoś? Dawaj, wal w niego. On chyba płonie, więc... Dobrze by było to wykorzystać. Dawaj, wsadzona. Brak dostępnych celów? Łe. To Overwatcha. Przeładujemy na spokojnie. Ty masz cele. I ciebie podpalimy. O, zabity z krytykiem. Bardzo dobrze. Wal w niego też. Haha. Dobrze. Awansik. Oj, tak, tak, tak. Dwa punkty mamy do rozdania. Zadaje 30 punktów obrażeń od kwasu przez okres 3 tur, usuwając jeden punkt pancerza natury. O, to jest spoko. Odpowiednik tamtego ognistego. A tu? Wstrząs rękawicy, aktywna umiejętność. Po cichu wywołaj u wroga wstrząs, zadając mu 90 punktów obrażeń. Ignorując przy tym pancerz, a także nakładając na niego ogłuszenie na okres 2 tur. Czyli skradać się będę mógł? Na przykład sparaliżować kogoś? Jest to bardzo przydatne w połączeniu z innymi cichymi atakami podczas zasadzki. Kolejny cichy atak. Dobre by było połączyć ją i to. Ale chyba jednak zainwestuję tutaj. Ty masz jeden punkcik dostępny. To tu nic nie zrobimy. Ty masz dwa. Możemy dodać ci punktów życia. Możesz przechodzić przez obserwację. Albo zwiększyć premię do szansy na krytyka przy strzałach z zasadzki. To i to kusi. Bo te życie to jest problem tutaj.
Dobra, zwiększymy tutaj na krytyka. Terminal już przejrzeliśmy. Siewnik dosadzony. Miło. Plasticzek, plasticzek. Złoto moglibyśmy znaleźć. Nie płakałbym. Biały zamek. Biały zamek, dzień pierwszy. Przybyliśmy wraz z młodym Billim do Białego Zamku. Obiekt jest dobrze zaopatrzony w wodę. Wystarczy zainstalować odpowiedni system filtracyjny i możemy zacząć przetwarzać materiał. Dzień drugi. Znaleźliśmy pierwsze ślady rudy w górnej warstwie gleby. Pozostaje tylko kwestia transportu. Teren jest zbyt wyboisty na autowózek. Trzeba by zbudować drogę. Dzień trzeci. Wbrew protestom Billiego, to miejsce nie nadaje się do prac wydobywczych. Chłopak dostał chyba gorączki złota. Wracamy do domu. Trzeba pozwiedzać tu dobrze. Plasticzek. Takich, których pewnie byśmy nie chcieli spotkać. Bateria też się przyda. Tu nawet bardzo. Proszę, jak się ukryło. Karta magazyn kopalni. Przedmiot zadania. Prosta karta dostępu z nadrukowanym napisem magazyn kopalni. A to tutaj czy na zewnątrz ten magazyn co jest? Zamknięcie szybu D. Aby chronić życie górników i wszystkich mieszkańców Sedentary, niniejszym rozkazuję niezwłocznie zamknąć szyb D. Nie dopuszczę, aby naszej społeczności zagroziła podobna katastrofa. Burmistrz J. Manson. Tu nic nie ma? To są światła. Oświetlają to coś na środku. Obawy Clancy'ego. Sytuacja wygląda beznadziejnie, nie dało się jej upiększyć. Ile byśmy nie ważyli surowców, jedno jest pewne. Nastąpił znaczny spadek w ilości wydobywanego złota. Innymi słowy, jesteśmy w głębokiej dupie. Co kolektory zrobią, gdy nie damy im żadnego złota? To samo, co zrobiły z mieszkańcami Elizabethtown. Za każdym razem, gdy wspominam sprawę Masonowi, spotykam się z tą samą lakoniczną odpowiedzią. Czemu nie otworzycie szybu D? Udław się szybem D, ty zidiociały. Lepiej to skasuję, może mnie podsłuchiwać. Czyli w szybie D jest złoto, tylko coś tam się działo niedobrego. Granat odłamkowy. Sporo rzeczy tu można znaleźć. O, tam coś fioletowego jest. Luneta. 10% do szansy na trafienie krytyczne. Z zasadzki. Tam byłem. Okej, tam był terminal.
Nie podoba mi się. Normalnie boję się pójść dalej. Na górze byłem. Dobra, zapiszemy sobie.